Toruniu rozegrano Puchar Polski w konkurencji wspinania z prowadzeniem i na czas. W czasówce swoją pozycję zwyciężając potwierdzili liderzy polskiej reprezentacji Klaudia Buczek i Marcin Dziński. Gospodarzem pierwszej w tym roku edycji Pucharu Polski była nowa imponująca hala sportowo-widowiskowa i centrum wspinaczkowe GATO. Zawody rozegrały się bez zaskoczeń. Zawodnicy, którzy bardzo dobrze startowali na światowej arenie, nie stracili formy i potwierdzili swoją pozycję także w domu. Drugiego dnia w Toruniu został rozegrany także Puchar Polski w prowadzeniu. Niekwestionowaną faworytką była mistrzyni Polski we wspinaczce wysokogórskiej, Agata Wiśniewska. Rozgrywa się eliminacja Pucharu Polski juniorów i seniorów w konkurencji prowadzenie, to jest wspinanie z liną. Tak jak panowie widzą, to polega na wspięciu się na dosyć wysoką ściankę, taką 17-metrową i jakby im wyżej wejdziemy, tym lepszy osiągamy wynik. I z kolei po południu dzisiaj odbędą się zawody we wspinaniu na czas. I jest to bardzo widowiskowa konkurencja. Tą ścianka, która jest po prawej stronie, ma też 15 metrów i będą chłopcy i dziewczyny wbiegali na nią w około 6 sekund. Więc jest naprawdę bardzo widowiskowe, ale to dopiero za kilka godzin. No mieliśmy tutaj taką małą próbkę, przed chwilą widzieliśmy, jak to się odbywa, rzeczywiście to widowiskowe bardzo. Troszeczkę o specyfice jednego i drugiego przejścia, tak? No bo rozumiem, że no tam chodzi na czas, czyli jakby trzeba mieć trasę już w głowie, tak? W sensie każdy chwyt opracowany. Trasa tak zwana standardowa i ona jest na całym świecie taka sama, więc można bić oficjalne rekordy na tej trasie. Ja nie wiem, obecnie taki rekord wynosi, ale to jest około 5 chyba sekund. Więc 15 metrów w 5 sekund. Tak, więc to ciężko tak przebiec. No ale tak mamy 4 kończyny, a nie 2 tylko, więc trochę może być szybciej. No, jest to bardzo widowiskowe, na pewno jest rozdział tej dyscypliny, znaczy konkurencji wspinania. A jeżeli chodzi o konkurencję prowadzenie, no to ona się bardziej charakteryzuje. No to jest dłuższe przejście, które wymaga wytrzymałości od zawodnika. Może mniej widowiskowe, ale no, tego bym nie powiedział. Ale to jest najbardziej taka klasyczna konkurencja wspinania. Ona ma naprawdę już duże tradycje. Od dawna po prostu ona funkcjonuje jakby na całym świecie. Jeśli te zawody są rozgrywane, czas jest trochę bardziej nową taką konkurencją. To, co widzieliśmy tutaj, jeżeli chodzi o konkurencję prowadzenia, no to trudność sprawia przede wszystkim te przewieszone fragmenty, te, w których no, trzeba się odchylić i to dość znacznie od pionu. To się tak tylko wydaje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wspinania w takich formacjach typu dach albo bardzo przewieszonych formacjach i tam zazwyczaj chwyty są większe i wbrew pozorom tam może być łatwiej niż na takiej ścianie bardzo pionowej, gdzie chwyty są naprawdę bardzo malutkie, czasem na powiedzmy na paliczki pierwsze, więc... Więc okay. Niekoniecznie, to są takie troszkę mylne wrażenia. No co jest ważne w tej dyscyplinie, bo no, przede wszystkim to mam wrażenie przyklejenie się do ściany, technika jakby wejścia w tą ścianę całym ciałem. Przede wszystkim czy się bardzo technika, to jest naprawdę sport bardzo techniczny, szczególnie właśnie konkurencja prowadzenia jest bardzo techniczna i liczy się wszystko, liczy się siła całego ciała, dobry balans, jakaś koncentracja i też odwaga, bo ruchy trzeba robić odważnie, bo czasem jednak się boimy na tej ścianie, widzimy, że lot może być niekomfortowy, nic nie może się niby stać, ale jakieś takie naturalne odpadanie od ścianki no właśnie nie jest naturalne, więc boimy się trochę tego. Tutaj tak przysłuchiwałem się publiczności, no to ta mniej wprawna, że tak powiem, w dyscyplinę, no mówi o was ludzie muchy, bo to tak rzeczywiście wygląda. Jesteście przyklejeni jak muchy czasami do szyby gdzieś. W jaki sposób wygląda wasz trening? Czy to jest tylko trening na ścianie, czy trenujecie też w jakiś inny sposób? Najważniejsze jest wspinanie i właśnie wspinanie się tak skoncentrowane na technice i na wytrzymałości, ale trenujemy też na siłowni, też musimy jakby całe ciało delikatnie wzmacniać, ale też nie za dużo, bo bycie dużym tutaj specjalnie nie pomaga. Jest się wtedy cięższym, mięśnie dużo ważą i gdzieś ta waga trochę się liczy, aczkolwiek z czasem uważać, bo niektóre osoby mają tendencję, żeby właśnie być bardzo chudym, a to trzeba bardzo tam granicę jakąś zachować taką sensowną, bo wtedy się traci siłę. No patrzyliśmy na zawodników, obręcz barkowa rozbudowana, ale generalnie zawodnicy są drobni. Z tego są raczej drobni, aczkolwiek są wyjątki i naprawdę wspinać się może każdy. No właśnie o tym chcieliśmy troszkę szerzej porozmawiać, bo ścianka, która powstała tutaj w Toruniu, oprócz tej ścianki GATO, która istniała tutaj od lat, no to teraz to zupełnie nowa jakość chyba, bo ta ścianka no tamta przy tej wygląda jak mikrus, prawda? Tak, to jest ściana naprawdę przeznaczona na zawody międzynarodowe, z takim też założeniem była tu w ogóle budowana. Czyli pani uczestniczyła w jakiś sposób w tworzeniu tej ściany, tak? Tak, projektowałam jej kształt, właśnie taki jakby, który wyniosłam z doświadczenia w startach w zawodach międzynarodowych, tak żebyśmy mogli tu trenować, przede wszystkim dzieci, bo ja już tutaj jestem trochę starsza, ale tu jest
jest dużo młodzieży, która trenuje i miejmy nadzieję, że oni osiągną jakieś wyniki też za granicą wreszcie. No właśnie, no to dla kogo to jest sport? Bo widzę, że no, zawodnicy tutaj chociażby są w bardzo różnym wieku. Znaczy, tak, widzę i bardzo młodych startujących, ale też osoby, które widać, że już jakieś doświadczenie na ścianie mają. Nie ma to znaczenia, jak długo jest się w treningu? Na pewno doświadczenie się bardzo liczy, więc im się dłużej wspina, tym ma się jakby większe szanse na powodzenie, na wygraną. Ale wiadomo, każda młoda osoba jest po prostu jest silniejsza i dłużej też, na przykład ja zaczynam się wspinać w wieku 16 lat, mam obecnie 29, a teraz dzieci zaczynają wspinać w wieku 5 lat. Więc jest to duża różnica. One dużo tych ruchów takich ładnie, jak powinni się ruszać, już się uczą od małego. I one więc dla nich są naturalne? Może one są bardziej naturalne na przykład niż dla osoby, która zaczęła wspinać później. No ale nad techniką można pracować i każdy jest w jakiś sposób troszeczkę bardziej utalentowany, trochę mniej, ale wspinać naprawdę się może każdy o każdych parametrach chciała. Po prostu no niektóre drogi są trudniejsze dla kogoś, niektóre łatwiejsze. Okay. Poleciłaby Pani ten sport jako sport rodzinny? To znaczy, nie wiem, ojciec asekuruje syna, bardzo, później tak. Ja znam syn matkę, tak? Tak, ja nawet swoich rodziców zabieram w skały, w góry i może oni mi akurat nie asekurują, ale ja ich asekuruję, ich to też bawi, z nimi też zaczęłam jakby wspinanie, bo jakby przebywałam z nimi bardzo wiele czasu w górach, jak byłam mała. Ale naprawdę rodziny całość przychodzą się wspinać na ściankę i widać, że to ich bardzo tak jakoś, no jest to dla nich przyjemność. No i spaja pewnie też rodzinę. Tak, bo to się opiera to na zaufaniu jednak. Gdzieś tam trzeba kogoś też podopingować troszeczkę, przełamać pewne lęki czasem. I tak myślę, że to bardzo łączy. No właśnie chciałem pomówić o tym, jak zacząć, bo nie wiem, no można przyjść na ściankę, rozumiem, że instruktor pokaże co i jak, tak? Nie trzeba mieć własnego sprzętu na początek? Nie trzeba mieć własnego sprzętu, wszystko jest na wyposażeniu ścian. Na przykład tutaj ściany obok Gato jest instruktor na miejscu, który uczy od razu robić 20-minutowe szkolenie z asekuracji i po prostu tylko trzeba przyjść w parze, nie? Trzeba się wtedy... Żeby wspinać się później samodzielnie, nie wiem, trzeba przejść jakiś kurs taki, otrzymuje się certyfikat, nie wiem, coś takiego, co uprawnia nas do wspinania się samodzielnego gdzieś na ścianach czy w skałach? Tak, należy wykonać taki kurs wspinania z asekuracją dolną, czyli to, co tu teraz możemy widzieć, że linę wpinamy od dołu. Jeżeli przechodzimy na ściankę pierwszy raz, to instruktor nas uczy tylko asekuracji na tak zwaną wędkę. To jest taka powieszona lina. Jesteśmy już wpięci w linę, która jest na ścianie, tak? Która jest u góry, w punkcie górnym i po prostu tylko ją wciągamy, przybliżamy cały czas się coraz wyżej, ale to nie wymaga nie wiadomo jakiej wprawy, nie wiadomo jakiego papieru, żeby to, żeby tak się wspinać. A ten kurs daje już umiejętność wpinania się w ekspresy, które są przygotowane, tak? Dokładnie, ekspresy przygotowane jak tutaj. Okej, okay. Troszeczkę o tym wspinaniu w Toruniu, no bo pani jako zawodniczka kiedyś, nie wiem, czy nadal Gato, tak? Tak, ja jestem, jak reprezentuję Kampu Toruń i jakby tu też trenuję na ściance. Już teraz jestem w Warszawie, ale od lat mówiło się, że Toruń to mocny ośrodek, jeżeli chodzi o wspinaczkę. Tak, zawsze był mocny. Z tego, co słyszałem, to też w tej dyscyplinie bouldering na przykład duże sukcesy odnosiliście. Nadal tak jest, że kolejni tam, nie wiem, młodzi ludzie wchodzą i zaczynają się w to bawić? Tak, w zasadzie przede wszystkim dziewczyny tutaj dobrze wypadają. Ja jestem mistrzynią Polski, bo wicemistrzynią jest młodsza dziewczynka, tutaj Kasia Ekwińska. I no jakoś nam to dobrze wychodzi, nie? Ale pytam z tego powodu, no tak, do gór mamy jakieś, nie wiem, 350 km, skały też nie za blisko. Ściankę do tej pory mieliśmy jedną, tak? Ale i to, nie złą, ale nie dużą, tak? I stąd może ten sukces, tak? Tak, ale w ogóle jakby zawsze wspinanie w Toruniu... Już dawno się temu zaczęło w górach. Mieliśmy naprawdę dobrych alpinistów i myślę, że to też z tego wynika. Tadeusza Łokatiusa chyba wspominałem tutaj wszyscy jako waszego Nestora, tak? Tak. Ale też był Ludwik Wiczyński, który z kolei ma córkę, która jest też dobrą zawodniczką, teraz sportową. I tak wszystko to jakoś też dzięki tym ludziom jednak poszło do przodu. Bo została budowana ścianka, zaczęli ludzie bardziej trenować sportowo. Okej, okay. Na dzisiaj, żeby przyjść tutaj na ścianę i się powspinać, co trzeba zrobić, z kim się skontaktować, jeżeli któryś z telewidzów chciałby no, posmakować, co to znaczy? Najlepiej przyjść na ściankę. Obok tej dużej ściany mamy ścianę Gato, która no, jest świetnym obiektem właśnie do rozpoczęcia takiej przygody. Jest tam instruktor na miejscu, 20 minut przeszkoli z zakresu asekuracji. No i trzeba się po prostu wspinać, przychodzić kilka razy, a następnie jak już jest troszeczkę lepszym, można wtedy przyjść na tą ściankę, którą mamy tutaj, bo ona jest dużo trudniejsza i przede wszystkim nadaje się na zawody i do takich treningów już bardziej profesjonalnych.
Toruniu powstała jedna z najnowocześniejszych ścian na polskiej mapie wspinaczkowej. Ścianą o takich parametrach może pochwalić się niewielu organizatorów Pucharu Świata w konkurencji prowadzenie. Ściany w toruńskiej hali nie można nazwać centrum wspinaczkowym, nie jest to bowiem ściana komercyjna. To ściana przeznaczona głównie na zawody oraz w określonych godzinach na treningi i zgrupowania. To ściana bardzo trudna, ma 17 metrów wysokości, 30 szerokości, z czego 6 metrów to 15-metrowy speedwall. Powierzchnia ponad 700 metrów kwadratowych, 20 linii spitów. To czym wyróżnia się na tle innych podobnych obiektów, to jej wymagające fizycznie formacje. Ściana jest bardzo przewieszona na prawie całej swojej szerokości, na wysokości 14,5 metra. Wysięg sięga blisko 9 metrów. W trakcie toruńskich zawodów zaprezentowali się najlepsi polscy zawodnicy we wspinaczce wysokogórskiej. W tym momencie po prawej stronie widać, że są to zawodnicy, którzy wspinają się na trudność, na prowadzenie, trwają eliminacje. Są to drogi zdecydowanie trudniejsze niż czasówka, która jest po mojej lewej. Jeżeli chodzi o czasówkę, to ona jest taka sama na całym świecie. Po prostu jest to standard, który biegają ludzie niezależnie od ściany wspinaczkowej, dlatego można bić rekord świata. To jest szansa, że dzisiaj tutaj padnie jakiś rekord? A jeżeli padnie, to zostanie on oficjalnie uznany ze względu na to, że ściana ma homologację i będzie startował dzisiaj mistrz świata, więc jest szansa, że będzie pobity ten rekord. Natomiast to zależy od kwestii tego, w jakiej są formie zawodnicy. No tutaj rozmawialiśmy troszeczkę już z Agatą Wiśniewską na temat tej ściany, która ona uczestniczyła w jej tworzeniu. W jaki sposób oceniają to zawodnicy, jakość tej ściany, jej trudność i tak dalej, bo jeszcze nie rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są tutaj pierwszy raz. No pan pewnie już zna tę opinię. Wygląda to fenomenalnie, a jak wygląda już z samej ściany? Jeżeli chodzi o opinie, z jakimi się spotkałem, z chłopaków z Warszawy czy z Gdańska, to bardzo im się ściana podoba, która jest tutaj w toruńskiej infrastrukturze sportowej. No, jest to bardzo duży, imponujący obiekt. Jest to jedna z fajniejszych ścian w tej części Polski, w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o to, że można się wspinać i na standardzie, i na trudność. Właśnie jeżeli chodzi o to wspinanie z wprowadzeniem tutaj, na czym polega największa trudność w tej dyscyplinie czy konkurencji, nie wiem jak to nazwać? W zależności tak naprawdę, jeżeli są eliminacje, to chłopacy, którzy nakręcali te drogi, pokazują wcześniej przejście uczestnikom zawodów. Jest to forma flash, więc mniej więcej można odczytać intencje tych ludzi, którzy układali, jakie ruchy są. W finale trzeba się wspinać bez znajomości drogi. Czyli trasa jest przebudowana wtedy, tak? Tych tras w tym momencie nie ma nakręconych, żeby zawodnicy nawet nie mogli sobie zwizualizować. Nie robić żadnej wizualizacji, dokładnie. Chodzi o to, że w tym momencie, kiedy zawodnik wchodzi, ma 6 minut, podchodzi do ściany, widzi tylko układ chwytów i musi startować. Jedna próba? Jedna próba. Jeżeli jest pomyłka, jest lot, no to jest to wtedy wynik, który wieńczy miejsce. Czyli liczy się tylko czyste przejście, tak? Nie tak, ma dokładnie. Powtórek. Liczy się to, co zawodnik zaprezentuje w tej jednej próbie, jeżeli chodzi o wspinanie bez znajomości. Troszkę dla laików. Co jest najważniejsze we wspinaniu? Technika, siła, wytrzymałość? Wszystkie te komponenty są ważne. Ja bym gdzieś koło tego jeszcze wymienił psychikę, która jest bardzo istotna, żeby być skupionym, odważnym. No, psychika bardzo dużo robi, ale po latach treningu stwierdzam, że jednak obok psychiki, a technika. A jednak, tak? Tak, to jest bardzo, bardzo techniczny sport. Mężczyźni są bardzo silni, jeżeli chodzi o wspinanie, natomiast kobiety naprawdę nie ustępują w żaden sposób mężczyznom. Naprawdę, jest to bardzo techniczny sport. Na pierwszy rzut oka pewność ruchu tutaj jest kluczowa, to znaczy to, że zawodnik, który startuje do danego chwytu, musi mieć pewność, że to się uda, bo widać, że rzeczywiście no, tutaj nie ma momentu zawahania. Zgodzi się pan z tym? Zgodzę, natomiast czasami jest tak, że układacze dróg mogą być na tyle złośliwi, że następny chwyt, który wydaje się dobry i zadamy do niego pewnie, chwytając, że jest ok, może okazać się chwytem pod puchą. Może i okazać... są tu pułapki, tak? Są pułapki, oczywiście. To chodzi o to, żeby czytać intencje, zamiary ludzi, którzy tutaj ułożyli te drogi. Na tym polega urok całego wspinania. Wydaje nam się, że zadajemy do czegoś dobrego, zadajemy pewnie. Okazuje się to być słaby chwyt, no i zamiast wspinać się dalej, lecimy. No to jeszcze na koniec, tak dla tych, którzy być może pierwszy raz dzisiaj widzą taką wspinaczkę sportową na sztucznej skale. Czym ona się różni od wyjazdu, nie wiem, chociażby w Jurę Krakowsko-Częstochowską? Czym się różni takie wspinanie w naturze od tej na sztucznej ścianie? Ludzie, którzy się wspinają w naturze, zrozumieją.
rozumieją, że na pewno tarciem się różni. Natomiast wspinanie w skalę, no to jest to, do czego większość wspinaczy dąży. Jeżeli nie są stuprocentowymi zawodnikami, na obiektach zamkniętych trenujemy przez zimę, wyjeżdżamy wiosna, lato, późna. To jest takie trochę lizanie cukierka jeszcze przez papierek, tak? Tak możemy to nazwać? Nie dla zawodników. Jeżeli ktoś jest zawodnikiem, to jest jego podstawowy priorytet. Wiele osób łączy i wspinanie sportowe na obiektach zamkniętych z świetnymi wynikami, przejściami w skalę. Natomiast wspinanie sportowe takie na obiektach zamkniętych wyrosło ze skałki. To jest gdzieś, gdzie to wspinanie skalne powinno być priorytetem. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Ale różni ludzie do tego podchodzą. Wiadomo, że jest to też decyzja indywidualna. Toruńska hala jest obiektem o bardzo wysokim standardzie. W planach jest wiele imprez rangi ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Hala jest do tego świetnie przygotowana, wyposażona jest w salę odnowy biologicznej, hotel, salę konferencyjną. To wszystko jest bardzo istotne w przypadku organizacji zawodów międzynarodowych i zgrupowań. W przyszłym roku zaplanowano w Toruniu Puchar Europy Juniorów. Toruń obecnie dysponuje obiektem, na którym można rozgrywać zawody we wszystkich trzech konkurencjach wspinaczkowych, bo jest też możliwość rozstawienia w hali ściany do boulderingu.